Wonder Book, czyli cudowna książka i trochę w tym prawdy, chociaż żeby nie byli pewni zbyt siebie ci, którzy uważają, że to jest taka zwykła książka, to rozczaruje, to jest magiczna książka. Szczególnie jeżeli chodzi o Księgę Czarów, czyli pierwszy produkt. To jest takie miejsce, w którym można pobawić się swoją wyobraźnią, można być czarodziejem. Ja przez północy wykrzykiwałam magiczne zaklęcia, polewałam wodą, paliłam ogniem, przesadzałam roślinki, wędrowałam, poznawałam różne postacie. I mimo, że mam więcej niż 7 lat, bawiłam się świetnie. Przez lata mówiliśmy dzieciom, że trzeba czytać książki, ponieważ książki to rozwój wyobraźni. Teraz mamy inną, wyjątkową książkę, która pokazuje nam, co możemy sobie wymarzyć i wyobrazić. Mam nadzieję, że będzie pomagała dzieciom zrozumieć, że książka taka stojąca na półce i ten Wonder Book też może zachęcać do tego, żeby sięgnąć po inną książkę, żeby zobaczyć, jak tam zadziała nasza wyobraźnia, co tam możemy sobie wyobrazić, co możemy przeżyć czytając zwykłą książkę. Warto postawić Wonder Booka obok zwykłych książek na półce i używać raz jedną, a raz drugą. I jedna i druga jest fascynująca. W jednej my sami wymyślamy różne przygody, a druga prowadzi nas przez ten świat przygód, przepięknie narysowany, przepięknie skomponowany w magiczny świat. Ja byłam pod wrażeniem.